Płonie największa fabryka antidotum. Kupa kasy przepadnie polskim województwom przez anty-LPG. Następnie zobaczymy, o ile wzrósł koszt budowy domu. A na koniec Tajwan dziękuję Polsce. Wow, serio to zrobiliśmy! 1000 subów weszło chyba w godzinę od wczorajszego zakładu. Dzięki wam naprawdę bardzo serdeczne za to, że z nami jesteście, za to, że nam ufacie, no i za to, że jesteście tak bardzo aktywni, że dobiliśmy te 327 tysięcy subskrypcji w chwilę dosłownie. To tak jak się umawialiśmy, w tym tygodniu specjalnie dla was będziemy robili po 3 materiały dziennie o 6.30, 15 i 18. Choćbyśmy mieli siedzieć po nocach w biurze i wyszukiwać najciekawszych newsów dla was, no to będziemy to dla was robić, bo jesteście naprawdę zajebistą społecznością, za co jestem wam serdecznie wdzięczny. Ten materiał jest o 6.30, ale za chwilę wpadnie wam kolejny o godzinie 15. I jeszcze kolejny o 18. I tak do końca tygodnia robimy sobie taki mały maraton. Dzięki raz jeszcze, że jesteście. Naprawdę zrobiliście mega robotę. Zaczynamy pierwszy temat. More and more countries in Europe, after assessing their current relations with China and Taiwan, have decided to side with the latter. Na Tajwan przyleciały w niedzielę szczepionki przeciw wiadomo czemu, podarowane przez Polskę. Politycy i zwykli obywatele kraju dziękują Polsce za okazany gest. W obliczu niedoboru szczepionek i zagrożenia kolejnymi wariantami wiadomo czego, polski rząd przekazał Tajwanowi w darowiźnie 400 tysięcy dawek szczepionek firmy AstraZeneca. Polska stała się tym samym trzecim największym dawcą szczepionek dla Tajwanu, po Japonii i USA. Wiadomość o przekazaniu przez Polskę na Tajwanie z entuzjazmem przyjęli członkowie rządu, politycy i zwykli obywatele, dziękując za okazany gest. W Tajpen, na najwyższym wieżowcu w kraju, Taipei 101, wyświetlono wieczorem napis „Dziękujemy Polsko, przyjaźń pomimo dystansu i niezłomna przyjaźń”. Na oficjalnych kontach rządowych w mediach społecznościowych opublikowano posty oraz grafiki, w których dziękowano za okazałą pomoc. Wpisy te były szeroko udostępniane i komentowane przez mieszkańców kraju. 400 tysięcy przekazanych przez Polskę przeciw wiadomo czemu wylądowało na Tajwanie. Jesteśmy wzruszeni tym wielkodusznym gestem oraz przekazujemy szczerze podziękowania dla rządu i obywateli tego europejskiego kraju. Współpraca i solidarność pokonują pandemię. Tak, Polska może pomóc. Można przeczytać m.in. na Twitterze tajwańskiego resortu spraw zagranicznych. Pomoc ta ma świadczyć nie tylko o polsko-tajwańskiej przyjaźni, ale ma być również kolejnym świadectwem wzajemnego wsparcia, jakiego udzielają sobie demokratyczne państwa w walce z pandemią. Napisano na profilach prezydenta. Obecnie, gdy ta pandemia wciąż zagraża całemu światu, chciałabym przekazać Polsce najszczersze podziękowania za ten wspaniały gest. Tajwan będzie kontynuował walkę z koronawirusem ramię w ramię z wieloma partnerami wyznającymi wartości demokracji i wolności, napisała prezydent. Poland was the fourth European country to pledge vaccine donations to Taiwan. Warto pamiętać, że nawet w Polsce były liczne ataki na punkty antidotum, przykładowo w Zamościu, gdzie premier od razu zakomunikował, że rząd nie będzie stał wobec tego bezczynnie, czy w Grodzisku Mazowieckim. W takim razie ciężko wykluczyć, że nie było to podpalenie. W końcu osoby pracujące w fabrykach też mogą być przeciwko. Poza tym zobaczcie, że po raz kolejny chodzi o antidotum firmy Astry, czyli koncernu, przeciwko któremu toczy się cała masa akcji mających na celu zniszczenie ich marki. Pamiętacie chyba, jak bardzo konkretnie ich antidotum dostało łatkę tego nieskutecznego i powodującego liczne i ciężkie skutki uboczne, mimo że skutki uboczne występowały w każdym praktycznie produkcie. Do tego jeszcze mieli problemy logistyczne z dostawą, przez co ich dostawy były często bardzo nieprzewidywalne i okazało się, że łącząc medialną famę z logistycznymi problemami, ich pozycja na rynku europejskim niezwykle się osłabiła. Dziwne, nie? Kilka państw nawet wycofało ich preparat z rynku, bo po pierwsze ludzie nie chcieli go przyjmować, a po drugie producent nie mógł się wywiązywać z terminów, bo miał liczne problemy, przykładowo też z tym, że jego fabryka została wcześniej podpalona. I o ile dzisiaj już nie jest tak źle, medialna fama na nich przeszła, o tyle dalej w powietrzu wisi pytanie, dlaczego akurat oni tak dostają cały czas medialnie po dupie i logistycznie cały czas mają wciry, mówiąc wprost, dostają po mordzie. Przecież to była katastrofa wizerunkowa. Ano ciężko uwierzyć w to, że to tak przez przypadek. Albo to, że ich antidotum rzeczywiście było znacznie gorsze od tego Pfizera czy Johnsona. Jest to gigant farmakologiczny. Oni
potrafią pieniędzmi i marketingiem ukrywać wielkie afery, a wręcz przestępstwa, w których za pomocą ich specyfiku odchodzą ludzie, a oni nie ponoszą żadnej konsekwencji. Gdyby oni chcieli, to mogliby wmówić ludziom, że po ich antidotum, nie wiem, zwiększa się IQ o kolejne 10 punktów i z pewnością znajdą naukowców, którzy to potwierdzą. Albo że kości stają się super twarde i od teraz na spokojnie z 10 piętra możecie skakać. Przecież oni dysponują takim kapitałem, który dostali najpierw od rządów, a później sprzedawali tym rządom specyfiki, które zostały stworzone za pieniądze rządów, że to jest naprawdę... No, popatrzcie sobie na same akcje AstraZeneca, jak to jest młoda firma, a jak została wypompowana, wpompowana finansowo. Takie mają pieniądze, a tu nagle nie zapanowali nad medialnym odbiorem ich strategicznego preparatu. Sami to zrobili, zapomnieli reklamy puścić w mediach czy coś, zaspał ktoś do pracy, nie potrafili tego dopilnować? Naprawdę ciężko w to uwierzyć, a teraz jakiś pożar akurat w ich największej fabryce. Naprawdę jest to dosyć dziwne. Następny temat. Inwestorom budującym domy z pewnością spędzają sens powiek drożejące materiały budowlane. Niektóre z nich podrożały nawet o 50%. Jednak nie wszystkie mają duży wpływ na łączny koszt budowy. Portal GetHome.pl sprawdził, o ile wzrósł on w tym roku. Drożejące materiały budowlane najwyraźniej nie zniechęciły Polaków do budowy domów jednorodzinnych. W okresie 7 miesięcy tego roku GUS odnotował ogromny wzrost zarówno pozwoleń na budowę domów, jak i rozpoczętych inwestycji w budownictwie indywidualnym. Inwestorzy indywidualni budują głównie domy. Tegoroczny wynik jest zaś najlepszym od co najmniej 16 lat. Prawdopodobnie dla wielu budujących dom wciąż jest on tańszą alternatywą dla mieszkania. Czy wysokie podwyżki cen materiałów mogą ten plan zniweczyć? Eksperci z portalu GetHome.pl postanowili sprawdzić, które materiały podrożały najbardziej, a w konsekwencji jaki miało to wpływ na koszty budowy domów. Początek roku nie zapowiadał większych zmian, jednak już pod koniec pierwszego kwartału, gdy rozpoczął się sezon budowlany, pojawiły się pierwsze podwyżki cen na rynku materiałów budowlanych. W kolejnych miesiącach podwyżki były już lawinowe. Ceny materiałów budowlanych są w sierpniu średnio o 15% wyższe niż przed rokiem. Takich wysokich wzrostów nie odnotowaliśmy w ponad 30-letniej historii notowań cen na rynku budowlanym przez Zekocen Bud, przyznaje prezes firmy Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja, która monitoruje ceny na rynku budowlanym w ramach wydawnictwa Zekocen Bud. Prezes zwraca uwagę, że najbardziej podrożały w tym roku blachy stalowe ocynkowane płaskie o 102%, blachy stalowe trapezowe powlekane o 66,7%, kształtowniki stalowe o 59%, pręty stalowe o 63,3%. Jak podwyżki cen na rynku materiałów budowlanych przełożyły się na koszty budowy domów jednorodzinnych? Oceniamy, że w okresie od stycznia do sierpnia budowa mieszkań i domów podrożała przeciętnie o 6%. W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku jest drożej średnio o 9%. Ciekawe, że te regiony mimo takich wielkich konsekwencji finansowych dalej nie zdejmują uchwał anty-LPG. Przecież one kompletnie nic nie zmieniają. To nie jest prawo. Osoby LPG dalej mogą sobie tam po ulicach chodzić. Jest to jedynie uchwała pokazująca, jakie stanowisko w sprawie ma region. Ale po co? Przecież nie trzeba swoją opinią wymachiwać ludziom przed oczami, zwłaszcza jeśli chodzi o światopogląd. Można ją dla siebie zachować, szczególnie gdy są na szali stawiane setki milionów złotych. Dodatkowo przecież jak przedsiębiorcy nie dostaną tych pieniędzy, generalnie jak będzie mniej kasy w budżecie, to ludzie będą wkurzeni i następnym razem mogą zagłosować na kogoś innego. Przecież nie od dziś wiadomo, że wybory się wygrywa właśnie pieniędzmi. Kto ma ich więcej, ten wygrywa. Bardzo to dziwne zachowanie, więc ciężko jest to zrozumieć. Może mają jakieś wielkie wpływy kościoła tam czy co, albo może ludzie są bardzo ortodoksyjni i od pieniędzy ważniejsze są dla nich zasady. Z drugiej strony, patrząc na Unię, to zobaczcie, że oni wszędzie przekupują. To jest zwyczajna korupcja polityczna. Jak zmienicie prawo, to dostaniecie pieniądze. Jak prawo pozostanie takie, jakie jest, to nic jest dofinansowania. No i czym to się różni od dawania w łapę jakiemuś urzędnikowi? Chyba niczym. I organizacja taka może dawać w łapę, a inni nie? Znaczy, dobra, taki Obajtek może, ale inni, którzy nie działają w polityce, już nie. No, takie właśnie to prawo jest wybiórcze. Niby równe wobec wszystkich, a jednak nie do końca. Następny. Przepraszam, przepraszam.
Jak należałoby karać gejów i lesbijki, którzy będą chcieli tu przyjechać? A dlaczego karać? Bo tu ma być wolna strefa od LGBT podobno. To chłota jest, panie, na co to LGBT? Komisja Europejska zawiesiła rozmowy z 5 polskimi województwami w sprawie wypłat pieniędzy z programu REACT-EU, informuje Gazeta Wyborcza. Winne są uchwały anty-LPG. Środki z unijnego programu są przeznaczone na opiekę zdrowotną, dofinansowanie szpitali i wsparcie dla małych i średnich firm. Gazeta Wyborcza w artykule Angeliki Pitoń informuje, że zamrożonych jest łącznie ponad 126 milionów euro. W piątek do marszałków województw małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz podkarpackiego trafiły pisma z Komisji Europejskiej w sprawie uchwał podjętych w tych regionach. Pierwsze 3 podpisały deklarację anty-LPG, a kolejne 2 samorządową kartę praw rodziny przygotowaną przez Ordo Iuris. Jak przekazuje Gazeta Wyborcza, przekaz z Komisji jest prosty. Dopóki uchwały nie zostaną zniesione, to środki z programu REACT-EU nie zostaną wypłacone. Działania waszych władz regionalnych, które podjęły deklaracje, uchwały czy rezolucje nazywające społeczność LPGIQ ideologią i uznały swoje terytoria za nieprzyjazne dla osób LPGIQ, kwestionują ich zdolność do zapewnienia zgodności z zasadami niedyskryminacji, a ta jest warunkiem wdrożenia europejskich funduszy wspierających rozwój gospodarczy. Napisano w liście komisji, który upublicznili w weekend aktywiści z internetowego Atlasu Nienawiści. Jeśli uchwały nie zostaną zniesione, to Polska nie straci pieniędzy, lecz zostaną one rozdysponowane między inne województwa. Najwięcej do stracenia ma województwo małopolskie, ponad 33,5 miliona euro, a następnie łódzkie ponad 26 milionów euro, lubelskie prawie 26 milionów euro, podkarpackie ponad 24 miliony euro oraz świętokrzyskie prawie 16 milionów euro. Każdy jest wolny. Cała Polska powinna gdzieś tam przestawić swoje myślenie, nie powinno być czegoś takiego. Ja szanuję ludzi. Ale wiecie, dalej jest to finansowo bardzo atrakcyjna alternatywa do mieszkania. W dodatku mieszkanie w domu generalnie niesie za sobą masę większych korzyści, które ciężko przecenić. Przede wszystkim domy to wolność. Najbliższy sąsiad znajduje się dopiero za waszym ogrodzeniem, więc jak chcecie sobie o północy tańczyć do rocka w salonie, gdy muza leci na full z waszych gigantycznych głośników, nie ma większego problemu. Jak już się wytańczycie i zechce wam się spać, to jak się obudzicie rano, to możecie sobie wyjść z domu, walnąć się na kocyku na trawie, zjeść sobie croissanta i wypić smaczną kawę i nikt wam pod nosem chodzić nie będzie, tak jak to wygląda na osiedlu, w bloku. Potem zaprosicie sobie znajomych na grilla i nikt na policję wam nie zadzwoni, że w tej dzielnicy grilla nie można robić, bo CO2. Generalnie jest dużo plusów, ale też jest sporo minusów. Domu raczej w centrum miasta nie postawicie. Znaczy można, ale to musicie mieć mocno nieograniczony budżet. Po drugie, w domu jest dużo więcej pracy niż w mieszkaniu. O budynek w bloku dba administrator. Wy musicie dbać tylko o wasze mieszkanie, a też nie o wszystko. Jak wam ściana pęknie, no to idziecie sobie do administratora i to on jest za to odpowiedzialny. W domu minie wam gwarancja firmy, która wam robiła to ten dom, lub nawet jeśli stawialiście go sobie sami, no to nawet tej gwarancji nie macie poza tym produktem, który kupiliście, ale też zaraz będzie, że źle to postawiliście czy coś, no i dupa. Wszyscy musicie się właśnie zajmować sami wszystkim. W domu jest inaczej. Oprócz strefy wewnątrz tej mieszkalnej jest też masa innych przestrzeni, o które trzeba dbać, a to jest czas lub pieniądze. Dajcie może znać w komentarzach, co wy wolicie. Mieszkanie, może dom? A teraz lecimy do ciekawostki dnia. Co najmniej 5 osób zginęło w pożarze budynku Serum Institute w Pune w Indiach. To największa na świecie fabryka produkująca szczepionki przeciw wiadomo czemu. W zakładach w Pune wytwarzane są szczepionki przeciw wiadomo czemu opracowane przez Uniwersytet Oksfordzki oraz koncern AstraZeneca. Wdrożono do produkcji także amerykańską szczepionkę Novavax. Nie wiadomo, co spowodowało pożar. Strażacy nie wykluczają zwarcia w instalacji elektrycznej. Serum Institute
zapewnia, że pożar nie wpłynął na proces produkcji. Produkowane tam szczepionki są przeznaczone nie tylko na rynek Indii, ale także dla Malediwów, Bangladeszu i Nepalu. W planach jest eksport do krajów południowej Azji, Ameryki Łacińskiej oraz Afryki. Szefowie Serum Institute zapowiadali wcześniej, że w ciągu 2021 roku fabryka jest w stanie wyprodukować do 2,5 miliarda dawek szczepionki przeciw wiadomo czemu. Ciała 5 ofiar znaleziono już po ugaszeniu ognia, który pojawił się na budowie nowych budynków fabrycznych. To, jak powiedział burmistrz Piun, prawdopodobnie robotnicy budowlani. Widzicie, jaka to jest Polska jednak super. Jaki nasz rząd jest wspaniałomyślny. No generalnie w Tajwanie nasza flaga sobie jest na jakimś wysokim budynku. Super. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby na Pałacu Kultury wyświetlono flagę Tajwanu. Pewnie wszyscy ludzie od razu maile z podziękowaniami do ambasady wypisali, nie? Drętwy suchar. Ile może stać pasztet? Nawet całą dyskotekę. I przez was później na naczelnego szowinistę wychodzę, no. Tego skwara mam od Gracjana Kuriaty, za co serdeczny szacun. No i oczywiście otrzymujesz od nas złoty pasztet. A jeśli ty chcesz osadzoną statuetkę, to koniecznie wbija nasz drugi kanał Suchary, gdzie są codziennie suchary. Zapraszam cię bardzo serdecznie tam, a tymczasem jeszcze raz przypominam, że zgodnie z tym, co wam obiecaliśmy wczoraj o godzinie 18, w tym tygodniu filmy będą 3 razy dziennie, o 6.30, o 15 i o 18, więc taka serdeczna prośba do was, jesteśmy naprawdę wam cholernie wdzięczni za te miliony subów, które wbiliście w ciągu kilku godzin. Ale jeszcze jedna taka mała prośba, bo robimy te trzy materiały, więc istotne jest to, żeby wchodzić 3 razy dziennie na ten kanał, więc jeśli dysponujecie, nawet jeśli nie dysponujecie jakoś czasem, żeby oglądać te materiały, tak wiecie, w pełni, od razu jak wychodzą, to fajnie jakbyście weszli o tej 6.30, o tej 15 i 18, przynajmniej na YouTube'a wpisali BNB i weszli na ten film. Niech sobie leci gdzieś tam w tle, później obejrzycie go sobie jeszcze raz, ale YouTube musi zobaczyć, że ten film o 15, który teraz wprowadziliśmy, też jest ciekawy, angażujący i że w niego klikacie, bo wtedy to ma sens i będzie polecany dalej. Inaczej może zostać ukryty do tego stopnia, że nawet nie będziecie mogli go wyszukać przez pierwsze godziny na kanale. Tak niestety z YouTube'em jest, dlatego bardzo serdeczna prośba. 6.30, 15 i 18 robimy specjalnie dla was filmy, bo się tak umówiliśmy i my dotrzymujemy słowa. Zatem prośba do was, żebyście w nie klikali. Dzięki wam bardzo serdeczne. No i co? Widzimy się oczywiście o 15 i później o 18, jutro o 6.30 i tak do końca tygodnia. Trzymajcie się ciepło, no i hej!